Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tym razem zaczynam na lotnisku vloga. Cześć Weronika. Hej. Julka gdzieś tam się kupuje sobie kawę. Ja chciałam kupić sobie kanapkę, ale niestety nie było. Smutek, więc mam jogurt z musli i jakimiś truskawkami chyba. Mam nadzieję, że będzie dobry. Weronika, co masz? Ja mam, słuchajcie, belwitę i wodę, bo lecę pierwszy raz i się boję, jak zareaguję, więc wiecie, nie chcę brać niczego takiego, wiecie, ciężkiego. Też mam wodę, moja najdroższa woda w życiu. No, 9 zł? 9 zł, nie? Także odezwiemy się do was w samolocie. Doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it was in my hands. Now I'm all confused, turning gold into sand. Don't know what you do to me. All I know is you can take my breath. Przyszłyśmy się dożywić do McDonalda. Julka ma cheeseburgera, my z Weroniką mamy McFlurry. Słuchajcie, Julka dzisiaj robi za świętego Mikołaja. Pasito. Ja pokażemy najwyżej. Nie mam to, nie, jednak nie mam. Dobra, chodźcie, pokażemy w pokoju po prostu. Tak. W każdym razie pan był tak przysympatyczny, dostał się od niego trzy takie... No, ale nie przyznaj się, co chciałeś zrobić. Ja w ogóle wodę chciałam ukraść. Naprawdę. Ja tak miałam ją pod pachą jakby i w ogóle portfel już otwieram, żeby płacić tak dalej. Tak było. A pan do mnie, czy ta woda też, a ja tak rozumiem, że przepraszam i tak dalej. Ale nie dość, że chciała ukraść wodę, to jeszcze dał nam Nutellę. To jest bardzo miło. I to nie te, to chyba te takie snaki z Nutellą. Tak, takie nowe. No. A nie, to jest Nutella, be ready, czy coś takiego. No w każdym razie Nutella. Co prawda jesteśmy tu drugie pełen dzień, ale... Ale się stało mi klient. Tak, stało klientki z nas. Nutella. Przekochany pan. Mój ręcznik generalnie spadł tam. Tam jest balkon, tam jest taki ala ogródek i nie możemy tego wyciągnąć. I Julka napisała właśnie przed chwilą list do Anglików, ponoć tam mieszkają.
Także wsuniemy zaraz im to pod drzwi i zobaczymy, czy uda się odzyskać ręcznik. Słuchajcie, jesteśmy w Bułgarii, no i pada deszcz. Po drodze nie najlepiej widać. Także dzisiaj na pewno bardzo skorzystamy z plaży i basenu. A dzisiaj niestety nasz ostatni dzień. Słuchajcie, to nie było planowane. Jeszcze by nam konwersy założyć. To już w ogóle ten, ale wolę. Nie, nie było planowane, jestem odmieńcem. Przykro nam. No. Słuchajcie, jesteśmy już spakowane. Jesteśmy siski dzisiaj, oj surki. A ja wam chcę jeszcze tylko jednej rzeczy powiedzieć, że w jeden piękny dzień miałam problemy z żołądkiem i że tabletki mi nie pomagały i tak dalej, i najlepszym sposobem jest kola. Także jeżeli jesteście za granicą, to polecam wam pić kolę, bo nigdy nie wiadomo, co w tych kuchniach tutaj jest, tym bardziej w na przykład takiej Bułgarii, nie? No, to prawda. Także myślę, że jeszcze odezwiemy się do was na lotnisku. My zaraz idziemy oddać bagaże, klucz do recepcji i idziemy się pożegnać z morzem. Julia jeszcze do McDonalda oczywiście. Julia, powiedz coś. Tam jest Nicole i wyrzuca w sumie jakąś torebkę od herbaty. Tak. Udało mi się włączyć. Ej, nic nie widać, bo jesteś pod słońcem. O, teraz. Jej. Herbatkę, bo zarwo mnie boli, tak. Tak, i sobie czekamy. Tak, to jest outfit of the day. Tak, podziwiajcie. Tak. No i sobie siedzimy, prawda, o moje berlinki, tam są Juli. No, a teraz mi jest ciepło, jak mam tą herbatkę. Nicole się rozbiera. No. Dobra, to my lecimy.